E quando ci fu con Jesus Jesus?
Dziękujemy dzieciom ze swojej armii. Prawie wszyscy o tym wiedzą, że polskie kolędy są najpiękniejsze pod względem treści i melodii. Nadto, porównując z innymi narodami, tych kolęd mamy najwięcej. Kolędy stanowią cenny skarb w naszym dziedzictwie kulturowym. W okresie Bożego Narodzenia, a szczególnie w wieczór Wigilijny, ratują serca Polaków, pogłębiają więź rodzinną i narodową. By tak nadal było, mamy obowiązek dbać o ten skarb narodowy, aby go nie zgubić. Musimy śpiewać kolędy w naszych mieszkaniach, wspólnie w rodzinach i na różnych spotkaniach. Nie możemy zadowalać się słuchaniem tylko kolęd nadawanych przez telewizję lub radio. Chór Świętej Ketyni wykona dla nas kolędę Ciekawostw, najsłynniejszą kolędę świata, która jest dziełem austriackiego nauczyciela i organizmu. Oryginał ma 6 zwrotek. Dzisiaj śpiewa się tylko 3. Po raz pierwszy wykonano ją na koncercie w Lipsku w 1832 roku jako autentyczną pieśń tyrolską. Nie wiadomo, kiedy przeniknęła do Polski. Dziś śpiewa się ją w około 100 językach. Chór wykona również utwory Gdy śliczna Panna, W Betlejem Miasteczku Świętym oraz Na Niebie Chóry.
zaprosić teraz na scenę naszych gości zespół Familia AB ze Starogardu Gdańskiego. Do wspólnego muzykowania przyłączały się stopniowo ich uzdolnione i rozwijające swoje zainteresowania dzieci. Grześ, Asia i Alicja oraz Sławka, Jacek i Agata. Ulubionym gatunkiem muzycznym całego zespołu jest poezja śpiewana piosenka literacka, w której obok pięknej muzyki istotną rolę pełni wartościowy tekst. Przed nami Familia AB. Thank you.
Pośmielimy się wykonać cichą noc po raz wtóry w dniu dzisiejszym, może podczas nabożeństw, która ta melodia już rozbrzmiewała w pięknym sanktuarium. Mamy ogromną tremę, ponieważ jesteśmy naprawdę tutaj zgodni co do tego, że Król, który występował tutaj chwilę przed nami, wasz Król, to naprawdę bardzo dobrze wykonana praca. Śpiewacie świetnie, mamy ogromną tremę.
Yeah.
Dziękujemy bardzo zespołowi Familia Hatem. Dlaczego tego języka nie
również tak namiotów, nie? Mamy to, natomiast proszę bardzo, to jest. Myślę, że jest to również zachęta dla wielu młodych ludzi, którzy tutaj są, a którzy przecież dysponują talentami. Te dziewczęta, jest chłopiec też się pomyli. Oskar, przecież Oskar. No występuje, tak otwierał no, Oskar, wspaniale. Myślę, że jak dorośniecie, to nie zaprzepaście tych talentów. Ani rodzice nie zaprzepaszczą, jak widzicie tutaj na przykładzie Państwa historii odruchów, ani dzieci kontynuują. I tak ciągle, pewnie kiedyś pojawią się następne pokolenia, będą to zespoły kilku pokoleń. Dlatego bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy i życzymy Wam sukcesów, ale też takich radości, które prosicie ludzkie serca, pełne życzliwości. Ale pozwólcie jeszcze, że na koniec chciałbym podziękować księdzu Piotrowi, ponieważ ksiądz Piotr jest takim dobrym duchem tych koncertów. W zeszłym roku ja nie mogę być, ale jest też tym, który organizuje zapal o miłości. To jest Święty Bożego Narodzenia. Gromadzi środki razem z młodzieżą, potrafi jak taki anioł przebiec, zachęcić i naprawdę wiele dobra robi. Dlatego dzisiaj jest okazja, żebym wręczył wielkie serce. No, w tym sercu anioł niesie kolejne serce i niech ono Thank you.